stało? No bo Klaudia nie chce oddać mi tableta! Mamo, ale ona ciągle siedzi w moim pokoju i ogląda głośno jakieś durne bajki. No ja też chcę mieć chwilę spokoju. No bo nie chcę sama siedzieć, bo wtedy się nudzę. Przecież i tak cały czas patrzysz w ten durnowaty tablet. Po drugie, mówiłam ci, nie masz wstępu do mojego pokoju. No ale ja chcę! Cicho już! Ty oddajesz jej tableta, a ty idziesz do swojego pokoju. Zrozumiane? Okej. Masz. A po drugie, mogłabyś czasami się z nią pobawić. No przecież to w końcu twoja młodsza siostra. Ja nie mam zamiaru się bawić z jakimś głupim wieprzem. No, 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 bez takich tekstów mi tu. Tata tak mówi. No to ty się lepiej ojca nie słuchaj. A ty jesteś baran głupi. Julka, ty też sobie nie pozwalaj. Ale tata tak mówi. To niech Bogdan tylko wróci z pracy. To sobie porozmawiamy. A wy już idźcie do swoich pokoi, bo ja mam tutaj dużo roboty. A nie, zaczekajcie, no! Przecież ja muszę wam o czymś powiedzieć. I? A co się stało? Nie no, nic się nie stało. Mam po prostu dla was dobrą wiadomość. Będziemy mieli gości. Co? Kto przyjedzie? No wiesz, rozmawiałam z ciocią Hanią. I ustaliłyśmy, że na tydzień przyjedzie do nas Kacperek i Kasia. Co? No ty chyba zwariowałaś! Ale co, no nie cieszycie się? No ja to proste, że nie. Ale ty, Julka? Nie, 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 ja ten... Cieszę się! To super! Oni za jakieś 2 godzinki przyjadą, także czekajcie na nich. Aha! Idźcie szybciutko w pokojach posprzątać. Za jakie grzechy? A ty co taka dziwna? Nie cieszysz się, że przyjeżdża twój ukochany Kacperek? Już nie ukochany. Co? A to ty już go nie lubisz? Lubię! Ale... nieco inaczej. Dobra, nie wnikam. Ale to czekaj, to ty się z nim pokłóciłaś? Oj no, tak jakby. No. Po prostu nie mam już ze sobą kontaktu. I wolałabym, żeby tak zostało. Ale co? Teraz on tu przyjedzie na tydzień i wszystko się rypło. Nie no, ja myślałam, że tego dnia nie doczekam. Ale nie, ja wiedziałam, że ty jesteś moją siostrą i że ty wreszcie znormalniejesz. No, gratulacje! Ale o co ci chodzi? Nareszcie poszłaś po rozum do głowy, już nie zadaję się z tym psychopatą! O, w takim razie zapraszam cię do mojego pokoju i nawet możemy się pobawić w coś. O, super! Ale czekaj... W takim razie... To oznacza walkę. A, czyli taka zabawa, że będziemy się bić. Znowu. I znowu tak mnie rzucisz o ścianę, że rozczaskam łeb. Znaczy, nie o taką walkę mi chodziło. Bo wiesz, do my kontra Kacperek i Kasia. Bo w końcu oni nie lubią nas, my nie lubimy ich. Tylko zastanawia mnie jedno. Po jaką cholerę oni chcą tutaj przyjechać, skoro my się wszyscy nie lubimy? Wiesz, może ciocia ma już dość tych wariatów i sama chce się ich pozbyć. Nie no, moja krew. Dobra, chodź. Jej! No i jak, babka? Cieszysz się, że Kacperek i Kasia nas odwiedzą? Że co? O nie, to trzeba się stąd ewakuować. Dobra, no leweczkę to ja sobie zabiorę. Nara! Ale babka, no gdzie ty się wybierasz? No, nie chcesz spotkać się z własnymi wnukami? Nie! Ale oni chcą. Po drugie, no przecież wiesz, jak Kacperek cię uwielbia. Uwielbia, ale chyba denerwować. Po drugie, ja nie mam zamiaru widzieć tych dwóch diabłów wcielonych. Wolę iść do domu, serial sobie obejrzeć, kompociku się napić, o, Zenka posłuchać, jakiegoś kawalera na Tinderku poszukać. A jak poczęstuję cię drugą naleweczką? Oj! Znaczy, dosyć kusząca propozycja. O, ale może coś jeszcze do tego dorzucisz. To być może się zgodzę. A na co masz ochotę? Dorzucasz 07 i zostaję.
stoi. No i takie interesy, to ja rozumiem. O kurde, Kacperek dodał zdjęcie z jakąś Zuzią. A co to, jakaś jego dziewczyna? Co za głupia małpa! Znaczy ten... No fajnie, że wstawili. No niezłą poczkę sobie wyrwał. Nie no, tak serio to ładna jest. Co? Przecież ona wygląda, jakby ją samochód przejechał. I to 5 razy. I betoniara głupia. Niech spada na drzewo lepiej. A ty ją znasz? Tak, chodzi z nami do klasy. Pewnie teraz Kacperek z nią usiądzie w ławce, a ja będę siedzieć sama. O, w takim razie ja sobie usiądę z Bartusiem. A to nie ten, co pogryzł nauczycielkę od polskiego? Ten, ale ja wolę łobuzu. No. Tylko żebyś ty później nie miała przez niego jakichś problemów. Wiesz, wciągnie cię w to gryzienie i tyle z tego będzie. No i super. Gryź z panią od polskiego, a ja panią od przyrody. Dobra, poróbmy coś jeszcze, no bo w sumie to nasze ostatnie chwile wolności. O nie! Czyli koniec dobrego. O nie! O, już jesteście, no to super. Witaj, Kacperku. Witaj, Kasiu. Chodźcie szybciutko. Dobra, no co robimy? Ewakuujemy się na balkon! Czekajcie, już ich wołam. Jurka, Klaudia, chodźcie szybciutko, bo macie gości. No to już uciekłyśmy. Czyli nadszedł czas wojny. A nie jesteście może głodni? Nie, ciociu, nie jesteśmy. Bo obiad to będzie dopiero za jakąś godzinkę, no bo wiecie, dopiero aż Bogdan wróci z pracy. Spokojnie, my dużo nie jemy. Bo chcemy dobrze wyglądać. No dobrze. O, jesteście! To chodźcie szybciutko i przywitajcie się ładnie z Kacperkiem i Kasią. Hej. No hej. Cześć. O, cześć Jurka. A co tutaj taka grobowa cisza, no? Klaudia, Jurka, no, bądźcie troszeczkę bardziej gościnne, no porozmawiajcie. Ja nie mam o czym z nimi rozmawiać. No jak to nie masz? Kasiu, a może powiesz, jak tam przygotowania do nowego roku szkolnego? Ja już kupiłam wszystkie podręczniki, zeszyty, ogólnie artykuły papiernicze. Przerobiłam już cały pierwszy semestr i będę miała najwyższą średnią w całej klasie. I oczywiście pasek. I również zapisałam się na dodatkowe zajęcia z akrobatyki, jazdy konnej, piłki nożnej, nauki języka hiszpańskiego, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, basen i sztuki walki. Ta, w tej bajce były smoki? Klaudia, przestań! Widzisz, jaka Kasia jest ambitna! No naprawdę, jestem pod wrażeniem. Po drugie, mogłabyś wziąć z niej przykład i też się zacząć uczyć. Mama, ale ona tak tylko gada, a tak to zwykłe ciele z niej. Zamknij się, idiotko! Znaczy, ciociu, no co ona o mnie mówi? No przecież ja jestem najlepsza. O, jeśli będziesz chciała, to ci będę dawać korepetycje. O, no i to jest świetny pomysł. Dobra, ja wracam do robienia obiadu, a wy zaprowadźcie Kasię i Kacperka do pokoi, niech tam się rozpakują. A niby gdzie oni mają spać? No jak to gdzie? No Kasia to u ciebie. Co? Chyba żartujesz, nie ma takiej opcji. Klaudia, to tylko tydzień, także bez dyskusji. A Kacperek będzie spał, u babci w pokoju. Babka się na pewno ucieszy. O, super! Dobra, to ja idę. To co? Chodźcie. Dobra, skończ! I złaź mnie z drogi, idiotko! Au, no, co za kretynka!
Dobra, rozpakowałaś się już. A co to jest? No co? Nie masz tutaj wstępu. No ale to jest mój pokój, więc ty się stąd wynoś. Ale ja chcę mieć cały pokój dla siebie. Także ty idź sobie gdzie indziej. Nie ma takiej opcji. Sama się stąd wynosisz. I to raz, dwa. No chyba nie. Bo patrz co ja mam. Ale przecież to nie moje. Twoje czy nie, co to za różnica? Już raz miałaś przypał u mamy z papierosami. Także drugi raz ci już nie uwierzy. I co, za to będziesz miała szlaban do końca wakacji? Nie zrobisz tego. Zakład? Ciociu! Muszę ci coś pokazać! Dobra, siedź sobie tutaj, głupia małpo. A ja się wyprowadzam. Cześć. Pa! No i co tam, Julka? Czemu nic się do mnie nie odzywasz? A tak jakoś nie było czasu. Rozumiem, ale ja ostatnio i tak jestem cały czas z Zuzią. Aha, fajnie. Ona jest taka cudowna, piękna i mądra. Co w ogóle za głupoty gada? Chyba już go całkowicie pokręciło. Aha, Zuzia ustaliła, że będę z nią siedział w ławce. Także z tobą już nie będę. Spoko, ja też miałam ci właśnie powiedzieć, że od września będę siedzieć w ławce z Bartusiem. Bartusie? Jest zazdrosny. Tak, Bartus jest super. Aha, to fajnie. O, Zuzia napisała. To ja już idę. Nie mam czasu już więcej z tobą rozmawiać. No nie, no ja muszę coś zrobić, żeby oni się rozstali. Ta głupia małpa zabrała mi mojego najlepszego przyjaciela. Ale mam w sumie plan. Likwidacja Zuzi.